producent systemów filtrujących, marka Grohe, a ze mną Basia i Paulina. Cześć dziewczyny. Cześć. Słuchajcie, opowiedzcie o tym mechanizmie, najprościej. System Grohe Blue Home polega na tym, że umożliwia nam uzyskanie wody filtrowanej, a dodatkowo ta woda jest schłodzona i gazowana. Może być lekko gazowana, mocno gazowana i niegazowana. Tutaj dodatkowo mamy osobny uchwyt, który umożliwia nam uzyskanie wody niefiltrowanej do zmywania naczyń na przykład. Czyli to jest tradycyjna bateria, połączenie tradycyjnej baterii z lewozmywakowej z systemem, który daje nam wodę pitną. Czyli mamy nieograniczony przez cały czas dostęp do wody filtrowanej, zdrowej, świeżej. Jest udowodnione, że wszyscy, którzy mają nieograniczony dostęp do wody, piją jej po prostu więcej, więc jest to bardzo zdrowe. I ta woda, co ciekawe, nie dość, że jest filtrowana, to jeszcze jest gazowana, lekko gazowana. Tak. Możemy się napić. Pewnie, zaprezentujemy, jak to działa. To może przedstawię różne typy nasycenia gazem, jak to wszystko działa w praktyce. W ten sposób lejemy wodę niegazowaną, teraz robimy lekko gazowaną, teraz wyłączę. I tutaj, kiedy mamy lampkę zieloną, jest to woda mocno gazowana. Spróbuj. Jak czy faktycznie widać, że są bąbelki, także tak. Jest gaz? No, jak woda z butelki, tylko że nie musimy przytaszczyć żadnych butelek. Oczywiście. To jest jedna z korzyści. Kolejna to jest taka, że nie musimy w domu przewidywać miejsca na przechowywanie zgrzewek, które nigdy nie wiadomo, gdzie postawić. Nie musimy tych zgrzewek dźwigać, czyli oszczędność naszego kręgosłupa, pleców. I wygoda przede wszystkim. No a to, co jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach i kiedy wszyscy już prowadzimy taki proekologiczny tryb życia, czy staramy się prowadzić, nie produkujemy odpadów, czyli nie produkujemy odpadów w postaci plastikowych butelek po wodzie butelkowanej. Same korzyści, także serdecznie zapraszamy. Dziękuję Wam bardzo, dziewczyny, za wywiad. Dziękujemy.